Witajcie. Kolejny challenge z okazji 100 subskrypcji na koncie na YouTubie. Tak, moi kochani, Lechu Vlog ma już 100 subskrybentów. Dziękuję Wam serdecznie za to. Ja przebywam cały czas jeszcze w szpitalu, także nie bardzo mogę jakieś inne challenge sobie zrobić. Coś więc wpadłem na taki pomysł, że robiłem już raz golenie na glace, ale tak naprawdę ja wtedy na zero się całkowite nie ściąłem, tylko gdzieś tam ten 1 mm przynajmniej został, bo robiłem to maszynką elektryczną do strzyżenia. Tutaj takiej maszynki nie mam i dlatego postanowiłem zrobić ten challenge'ik przy użyciu takiej oto maszynki do golenia. Jadę na zero całkowicie, także trochę to potrwa, bo wiem, jak goliłem brodę przy okazji tu pod spodem na szyi, to no niestety dosyć czasochłonne to było, ale w końcu mi się to uda, więc zaczynamy i jedziemy z tym tematem. No więc na dobry początek głowa, włosy zmoczone. Ja bym chciał tak, żeby to mniej więcej równo mi wychodziło to na, że tak powiem, okulary, korzystając z okularów, dokąd mam być wygolony. Zrobimy sobie takie zaznaczenie. O. I teraz będzie już łatwiej, bo wiem, dokąd trzeba dogolić. Jeszcze sobie delikatnie wyrównamy. Teraz możemy lecieć dalej z tematem. Lekko nie będzie, bo nie chce się, że tak powiem, zgolić ani z włosem, ani pod włos. Więc dzisiaj te golenia to trochę potrwa. Spróbujemy z namydleniem, może pójdzie lżej. Kompletnie nic to jednak nie dało. Maszynka jest znówka praktycznie, ona powinna być ostra jak brzytew, a ledwo, że tak powiem, tnie.
Także ta jazda na Kodżaka to dzisiaj trochę widzę potrwa. No, chociaż jakieś tam początkowe rezultaty pierwsze są. Bo jednak coś tu z przodu jednak tych włosów znika. No, powoli zaczyna to jakoś wyglądać. No, na razie to jak jakiś mnich cysterski. Ewentualnie jakiś samuraj. Środek załatwiony. Teraz trzeba się zająć bokami, a później tyłem. Niestety to będzie już dosyć czasochłonne zajęcie. No, posuwa się to wszystko do przodu. Ale bardzo topornie to idzie. Stwierdzam jednoznacznie, że takie maszynki do codziennego golenia trzema oszczami pozabezpieczane, żeby się nie pochlastać, to się kompletnie do tego nie nadawają. Gdybym miał tu zwykłą maszynkę z żyletką, to już dawno byłoby po temacie. A tak to staram się dogolić. I tak jak mówię, ta strona już tak jest dogolona częściowo, a ta kompletnie jeszcze. No, powiem wam, że golenie taką maszynką głowy to jest syzyfowa robota. Tak powoli idzie, że głowa boli. Dosłownie jedna z 13 prac Herkulesa. A najgorsze jest to, że w zasadzie ja nie widzę tyłu głowy i jest mi ciężko się tam dogolić. Maszynką, która się non-stop zapycha. No, kochani, jakimś cudem zmierzam do końca. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to już końcówka. Taka końcówka, gdzie jeszcze jest jakaś większa ilość włosów, która właśnie znika. Na Kodżaka, czyli wróciłem do okresu dzieciństwa, bo taki się człowiek urodził i taki teraz z powrotem jest, łysy jak kolano.
Można. Można samemu bez fryzjera. Dać sobie radę. Mam nadzieję, że tył też jest dogolony. Zresztą zaraz zobaczę sobie na filmiku, jak go obejrzę. Czy jest wszystko dogolone. Będzie widać. Czy jest glaca z każdej strony? Chyba jest. Także zadanie wykonane. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za to, że oglądacie mnie. I tych, którzy jeszcze mnie nie subskrybowali, poprosiłbym o suby. Także na tą chwilę tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Siema. No jeszcze wersja ostateczna. Dogolone boki na bródce. Poprawiona szyja. I kolanko. Na górze. Także jeśli jeszcze nie wiecie, to najlepsza fryzura na zero do góry i na długo z przodu.